chciałbym przeprowadzić krótkie wywiady z przedstawicielami, kandydatami partii politycznych startujących do Sejmu w roku 2023. Zwróciłem się również do pani Marty Jałoszyńskiej z partii Razem po raz pierwszy w dniu 1 września, potem ponownie 9 września, mailowo, na Twitterze, na Facebooku. Widać było, że pani Martyna odczytała wiadomość, zupełnie zignorowała, nawet nie odpowiadając. Także, szanowni państwo, taki stosunek ma pani Martyna z partii Razem. Partii Razem więc nie będzie.